Siemka, z tej strony Prostout, a to jest kolejny odcinek z Naka. Jak sami pamiętacie, spotkaliśmy... A nie, to przecież już mówiłem w ostatnim odcinku. No, skończyliśmy sobie 9 rozdział, spotkaliśmy Charlotte. Doktor się jakoś tym stara jak gobliny, nie przejmować. A znam je dobrze. Pewnie będzie ich tu cała masa. No, tam. Przeżywasz. O Jezu, zeszłym na dół, a tam na górze były kamienie słoneczne. Nie zauważyłem. Wow, wow, wow. Co to jest za kupy? No kupa mi rzucono, debil, nie? Ogólnie tu tutaj zrobimy cały 10 rozdział. Oj! Bo tutaj będą tylko dwa podrozdziały. No i też w sumie zbliżamy się bardzo blisko do końca gry. Nie wiem, ile mi w sumie odcinków zostanie. Jak ja to przeprowadzę. Ale wiem, że na pewno w tym odcinku chcę skończyć ten 10 rozdział. Oj, 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 ale mnie wziął. No tak, on tą mazią bierze. Dobra. Gdzie ja mam iść? Chodź na górę, Nag. Uważaj na podmuchy. Na podmuchy? O Jezu, ten to z kukry idzie, nie? A dobra. Jezus. Nie zauważyłem tego. Kurde, przecież tu znajdźka... Może się... Ja pierdolę, co? Co? No, no, no. Happy? Najbliższe. Boż. O! No, jestem przemieniacz. Można było zauważyć jego użycie. O! No, widać. Jak bardzo użyteczny przemieniacz jednak jest, nie? Dobra, zdechmy. Ćwicie. Do widzenia. No nie zbieram tych kryształów, bo to mi nic nie da. Jest. Dobrze, nie zszedłem na dół, bo mi się chyba już tutaj nie wrócił. Część wykrywacza reliktów. Jeszcze jedna część. Oh my god. Zapomniałem, że bomby są na dole. Czekajcie, tutaj coś jest? Nie, no bo to było takie, że można było wejść, nie? Tak wyglądało. Co ty zrobiłeś? No super! Ej, nie. One mnie denerwują strasznie, nie? Gówna swoje rozstawiać. Śmiecie.
Give me checkpoint. A oto i nasz cel. I co teraz? Poprzednim razem wspiąłem się tam. Wiem, że to nie w pana stylu, więc przygotowałem małą niespodziankę. No, to nie są windy. Nie wzniosą się, póki na nich jesteśmy, więc trzeba się trochę namęczyć. To będzie jak wspinaczka po długich schodach. Aha, tak to działa. Ani to przyszło tutaj. Wyjdzie do góry. To jeszcze do góry. Dobra. Właśnie zapomniałem, co one robiły i wolałem się odsunąć, nie? To żyje? Jakim cudem? O matko, nie, tylko nie on. Chyba kupi na pół metra. Okej. No jasne. Dobra, jestem z powrotem. Powiem wam, że strasznie nie ufam tym platformom. Czuję, że się z nich zwalę. A co? Siema. Wszedłem tu sam. Mhm. Tak. Gra cię wygenerowała, a nie. Sam żeś tu wszedł. Sam wszedł. Jebany jesteście. No, ej nie, to jest żart. To jest żart. Co sobie myślisz, człowieku? Dobra, już właśnie słyszałem te głupie rubolce. No jasne. Nie, tu nie ma na widoku. Ale wadzić to walą mnie. To jest jeszcze bardziej śmieszne i absurdalne. Nie zesrajcie się czasami wszyscy. To jest żart. Naprawdę to jest żart. Zaraz odwracam. Dobra, jestem. Ja tutaj użyję sobie spermanewru. Mam to w kupie. No, ten ja użyję. Jak się to się spróbuję, to zostanę z 50 razy. Rezonans magnetyczny? Możliwe. Jedno jest pewne. W skałach jest coś, co zakłóca działanie platform. Bądźmy ostrożni. No jest. Właśnie. W tym... rozdziale... Znaczy no w tym odcinku ogólnie zbierzemy... trzy sekrety. Pesa dorzuć. Idioto. Nie zduszę tych goblinów. Już wolę te roboty. No, załam się.
nie zesraj się. No... Nie wiem, ja chciałem zrobić drugi skok, podwójny skok, ale o, tutaj to już w ogóle... Nie telepnęło przez platformę. Pomimo tego, że już była cała rozwinięta. A tych to nawet nie zauważyłem, takie pierdoły były. Może i się śpieszę, ale szczerze już mam gdzieś. No Jezu, po co ja tak robię, jak to nie one-shotuję? Nie, serio, to już było śmieszne. Chciałem zrobić podwójny skok, a okazało się, że już mi po prostu wskoczył na platformę. No nie, no to co sobie żarty stroisz, człowieku. Nie, nie, ja tego nie robię od nowa. Nie znoszę tej gry. Jestem, zginąłem jeszcze dwa razy. Fajnie, nie? Bardzo zbalansowani ci ludzie z Kukri. Ciekawe, co mnie będzie czekać w jaskini. Oho. Ty żyjesz. Tak, przeżyłem ich atak. Ale cała praca zmarnowana. Sam jesteś sobie winien. Nie powinieneś używać moich wynalazków przeciw ludziom. To ci mężyciele! Przerwałaś pracę i to nam zaszkodziło. Gdybyśmy mieli lepszą broń, moglibyśmy ich pokonać. Gdybyś miał tę broń, Monteverde zmieniłoby się w wielki krater. Ty chcesz, żebym ci pomogła w eksterminacji ludzi. Charlotte, ludzie to naturalni wrogowie. Byliśmy dla ciebie dobrzy, bo nam pomogłaś. A prawdą jest, że nie spoczniemy, póki ludzie będą żyć. Nie skrzywdzę cię, bo jestem ci wdzięczny. Ale jak nie pomożesz w odbudowie zakładów zbrojeniowych, to nic tu po tobie! Doktorze, pomóż mi. Proszę. Aha, nie zaczął się na drugi podrozdział. No fajnie, ten się lepiej jeszcze zapowiada. Albo nie. Może własny. O! Nie wiem jakim cudem. Nie wiem jakim cudem mi się udało w ogóle trafić, ale to był ostatni sekret w pierwszym podrozdziale. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zrobił speedruna znaka. Zwłaszcza bez śmierci. To jest niemożliwe po prostu. No, Dobra, mam relikty. Tych się da w sumie łatwo pokonać. Aha! No to fajnie. Fajny zasięg. What? Ach, to byłoby prostsze jakieś 20 lat temu. Kiedyś to było.
Nie no, to żart. O! Jeszcze lepiej. Ile do ciebie szmato? No jasne. No i... Jak ja mam cokolwiek zrobić, jak... Nade mną stoi broń, a ja nie mogę jej zniszczyć. O! Nice. 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 Nie wierzę w to. Nie wierzę, naprawdę. Nie wierzę w to, co się zaczyna dziać w tej grze. No, a oni sobie zablokowali, nie? To jest już w ogóle śmieszne. I po prostu nie wiem, po co ja mam te super manewry, jak ja nie mogę ich nawet w pełni użyć. Ten to jest najgorszy, po prostu, naprawdę. Najbardziej go nie znoszę. Już? Szczęśliwy? Cieszę się, że zamierowałeś do mnie zejść. Zejść, cipo. W tym odcinku jeszcze zrobimy sobie trofeum. Wejście jest za wąskie, aby skorzystać z platformy. Więc resztę drogi pokonamy na linach. Dzięki. Już drugi podrozdział może... Tak, wiadomość z przeszłości. Ciekawa nazwa podrozdziału. Kurde. Ale wietrzysko. You're holding! Uff. Co? No! No! Tak! Balancet. Boże, nie znoszę wiatru. Najgorsze gówno ze wszystkich. Po co ja dostaję te relikty? Jak to czy tak zginę? What the fuck? Co to ma być? What? Ej, nawet nie mogłem nic ruszyć, nie? Było zwolnienie na mniej niż sekundę. Ej, nie, z tych starczą, to ja po prostu wieki muszę pokonywać. Nie obejdzie się, żebym nie dostał. Dobra. Jakimś cudem się udało. No ten to nawet tak może rzucać, nie? Szkoda, że ja nie mam jakiejś kosy z reliktami. Or anyone. Jeszcze trochę i dotrzemy do jaskini z freskiem. Aha. Dobra.
zrobi jeszcze drugi atak. Więc wolałem się odsunąć. Będę teraz chomikować kryształy słoneczne. Super. Coraz więksi jesteśmy. Jeszcze kawałek. Co tak skiełczy? Doktorze! Piękny skok, Ryder. Zaskoczyłeś mnie. Wiesz, ja tylko zrobiłem to, co trzeba. Wszystko no, okay? Zawsze się tak mówi. Jeszcze trochę. Łatwizna, żeby się nie zesrał. Ale tego, to ja, na tego to ja wolę uważać. Albo nie. What the fuck? Jakim cudem? No naprawdę? Lol. A, dopiero teraz. Jest ułaskawione przejście. O, strażnicy. O! Myślałem, że bardziej w lewo będzie coś, ale dobra. Relikt szmaragdowy. Dobra, to już wszystkie znajdźki tutaj. Zjebiony. Tak, ty zajmij się przełącznikiem. Ja będę tu czekał. No, staruszek. Tutaj będziemy robić już trofeum. Pod tytułem... Po angielsku to się nazywał baraż. A po polsku to znaczy salwa właśnie. Na mnie tak to kojarzy z Overwatcha, ale może tutaj... Źle to... Boże, źle. Inaczej tutaj to nazwali. No chodź. Kwoko.
Wow, wow, wow. Jest. To, że coś, ale nie dostałem trofeum, więc ja się chyba zabiję. I wrócę do was, jak go pokonę. No, bo to będzie od początku, więc zaraz zwracam. Dobra, jestem. Jestem dwa razy? What? W świetlu dwa razy waga ciężka. No to jest żart. Nie zastanaj się, serio. Ała. Serio, wyświetlił mi dwa razy waga ciężka, że dostałem trofeum. Od razu wam mówię, że tutaj musicie uważać, żeby nie nadepnąć na wrogów. No i są wrota, a obok nich widać prawdziwy klucz. Bo podeszłem dwa razy. Jest podobny do ciebie? Nie bardzo. A za wrotami jest wielki skarb! Cenne relikty w ogromnych ilościach! Tu jest napis. Mam złe wieści. Za bramą czyha ogromne niebezpieczeństwo. Jest też mowa o wielkiej transformacji, ale ciężko stwierdzić, co to jest. Reszty nie ma. A nie tego się spodziewaliśmy. Podsłuch w naszej niku chłopca był genialnym pomysłem, Katino. Mapa pokazuje położenie klucza. To chyba jakiś labirynt. Umieściłem klucz w labiryncie mego pomysłu w nadziei, że próbę przejdzie tylko ktoś świadom potęgi klucza. Wiktorze, chyba mówią o tobie. Tak, ale gdzie jest klucz? Labirynt musi być pod obeliskową górą. Zawsze mnie ciekawiło, co tam jest. No, jak długo zajmie podróż? Co, wybieramy się tam? Tak, musimy mieć klucz, zanim ubiegnie nas Wiktor. Nie martw się, będę ostrożny. O, będzie pan ostrożny, a to dopiero. Nigdy nie liczy się pan z innymi. Robi pan, co mu się podoba, a choćby to było szaleństwo, i tak nikt panu nic nie powie. Lukasie. No co chodzi, no? Ryder. Nie dałbyś mi popełnić jakiegoś głupstwa, prawda? Obiecuję. Ruszajmy. Liny czekają. Prawie jesteśmy. Poszukam jakiegoś miejsca do lądowania. Wiem, że cały czas mówię o tym trofeum. Ubiegli nas. To po to był im ten silnik. Ich statek musi mieć z kilometr. Obeliskowa góra. Nak! Chcę, żebyś zabezpieczył tamto wejście. Bądź gotów na skok! A, jako taka pierdoła, już to widzę. Ała. Ogień i lód. Dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Na razie i cześć. Do zobaczenia na samym odcinku z Naka.